księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Ciebie. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, by Cię chronić, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Spójrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi całej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać.